Pracownik poczty segregował korespondencję, kiedy w jego rękach znalazł się list zaadresowany do Boga, napisany drżącą ręką, bez podanego adresu odbiorcy. Zaintrygowany, zajrzał do środka. Drogi Boże, mam osiemdziesiąt dwa lata, jestem wdową, żyję z bardzo małej emerytury. Wczoraj ktoś ukradł mi torebkę. Było w niej moje ostatnie sto złotych na ten miesiąc. W następną niedzielę są moje urodziny. I zaprosiłam dwójkę moich przyjaciół na obiad. Bez tych pieniędzy nie mogę kupić jedzenia. Nie mam się do kogo zwrócić, nie mam żadnej rodziny, krewnych. Jesteś moją jedyną nadzieją. Czy możesz mi pomóc? z poważaniem Zofia. Mężczyzna był wzruszony i pokazał list pozostałym pracownikom. Zrobili zrzutkę. Każdy z nich dorzucił po kilka złotych od siebie. Razem zebrali 95 złotych. Włożyli je do koperty. I wysłali do staruszki. Z poczuciem spełnienia dobrego uczynku wrócili do swoich zajęć. Urodziny Zofii minęły i kilka dni później nadszedł kolejny list od tej samej starszej pani. Wszyscy pracownicy zgromadzili się razem, gdy odczytywano wiadomość. Drogi Boże, jak mogę ci podziękować za to, co dla mnie zrobiłeś? Dzięki twojemu darowi udało mi się przygotować wspaniały obiad dla moich przyjaciół. Spędziliśmy razem bardzo miły dzień, i opowiedziałam im o Twojej dobroci. Przy okazji brakowało pięciu złotych. Myślę, że to ktoś na poczcie musiał podpierdolić.